jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie na wróżbie z kart Lenormanda. Kochani, subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi, jeśli znaleźliście dopiero mój kanał. Cieszę się, że dołączycie do naszego grona subskrybentów. Lajkujcie, komentujcie, wymieniajcie się ze mną swoją energią. To potrzebne dla mnie, dla tworzenia moich filmików i dla rozwoju mojego kanału. Więc proszę, wymieniajmy się aktywnie swoimi energiami. Kochani, na wróżby indywidualne zapraszam Was oczywiście również. Napiszcie mi e-maila, jaką wróżbę chcecie. Oczywiście ja odpiszę Wam o warunkach takich wróżb. I wróżby indywidualne są dokładniejsze, ponieważ opierają się na Waszych datach urodzenia i zdjęciach oraz konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam na wróżby indywidualne. Dzisiaj powróżę Wam z kart Lenormanda. Myślcie proszę o swojej osobie ukochanej, za którą tęsknicie, o której myślicie. Co osoba ukochana myśli? Co osoba ukochana myśli? Tutaj mamy już, być może dzisiaj będę mówiła to. W ten sposób. Ta osoba myśli, by otworzyć nowe tutaj szanse w stosunku oczywiście do osoby pytającej. Nowe, miłosne tutaj szanse, energię, wibracje. Ta osoba myśli o tym, by się spotkać, by przyjechać, by rozwinąć tutaj nową miłość, by otworzyć się właśnie na miłość, na uczucia, na emocje, na romantyczne energie i by się spotkać. Żeby być zakochanym, by była piękna, serdeczna atmosfera. Ta osoba chce tutaj pewność, że coś się rozwinie. Także ta osoba myśli o miłości, o rozwoju tej miłości. Piękne karty o spotkaniu, być może wspólnej podróży, być może jeśli dzieli Was jakaś odległość geograficzna, by do siebie przyjechać. W myślach ma ta osoba na pewno miłość. Co ta osoba czuje? Co on czuje? Co on czuje? Czuję tutaj straty, lęki, frustracje. Coś zżera go również od środka i to są właśnie jego lęki. Lęki, takie rozżalenie, takie być może zwątpienie, problemy, niezadowolenie, straty jakieś, zmniejszenie się być może Waszych kontaktów lub zupełna strata Waszych kontaktów. Jakby tutaj ta osoba się blokuje, hamuje lub coś opóźnia właśnie, by coś wyjaśnić. Tutaj należałoby coś wyjaśnić między Wami, tak? Jakieś, nie wiem, problemy, Wasze dylematy. Tutaj również chce ta osoba, by się narodziło coś nowego. Nie wiem, mam być może nadzieję na seks z Wami, na romantyczne momenty, być może nawet widzi Was jako potencjalną partnerkę, by mieć potomstwo, chciałby może dzieci nawet, rzeczywiście w takim banalnym, najprostszym znaczeniu tej karty, być może nawet chciałby mieć z Wami potomstwo lub po prostu seks, tak?
lub również liczy tutaj na narodzenie się czegoś nowego z Wami, uczuciowego, romantycznego, emocjonalnego. Chce wyjaśnić tutaj te straty, które się stały, jakieś złe, negatywne sprawy. Też chciałby, by jego blokady, jego lęki przeszły, tak? By narodziło się między Wami coś wspaniałego. Jakie ma zamiary i plany Wasza osoba ukochana? Chcę, by zbudować jakiś fundament przyjaźni, tak? Nie tylko miłości, ale przyjaźni. Chcę tutaj, by coś między Wami rozwinęło się dobrze. Tutaj przyjaźń, wierność, lojalność, pomoc, pomocność, jakby też wsparcie, tak? Wsparcie chce Wam dać ta osoba, zaufanie. Byście mu zaufali, byście wiedzieli, że jest to osoba wierna, że jest przyjacielska, pomocna. Tutaj chce ta osoba wyjaśnić jakieś sprawy między Wami, sekrety, chce się otworzyć, ponieważ tu jest takie zamknięcie, blokada i chce ta osoba wyjaśnić jakieś, nie wiem, sekretne sprawy, jakieś ukryte sprawy, tak? Ta osoba chce wyjść jakby tutaj z tego milczenia, z tego zablokowania się na Was. Chce otworzyć jakby tutaj tą skarbnicę, tą jakby księgę, by pisać z Wami nowy rozdział miłosny. Chce ta osoba, by się wszystko dobrze, zdrowo rozwinęło między Wami, rozrosło, by było stabilne, by było rzetelne, silne, mocne. Ta osoba też chciałaby może pójść z Wami w naturę gdzieś, by wszystko wyjaśnić, by znowu było pięknie. Ta osoba myśli, jest pogrążona w emocjach, w myślach, w smutku, tak? By to wszystko, co jest takie ciemne, zakręcone, ciężkie, skomplikowane, by to się wyjaśniło. Tutaj są jakieś problemy do wyjaśnienia, niejasności, jakieś sprawy, które są zupełnie niejasne i ta osoba chciałaby to wszystko wyjaśnić, te jakieś nieporozumienie Wasze, że się źle zrozumieliście, że się nie dogadaliście. Chciałaby tutaj ta osoba, by to wszystko przeszło, by te nieklarowności przeszły i byście znowu normalnie jakoś rozmawiali, tak? Także myśli są o miłości, o spotkaniu, o otwarciu się. Uczucia, tutaj są lęki emocjonalne, blokady, straty emocjonalne, ale chciałaby ta osoba, by się znowu coś wyjaśniło i narodziło, oraz zamiary są, by to wzmocnić, by to wyjaśnić, by zaufać sobie, by być wiernym, lojalnym, by wszystkie niejasności przeszły. Także takie w skrócie to czytanie. Życzę Wam, by wszystkie sprawy się wyjaśniły, problemy, blokady, żeby odeszły. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was. Komentujcie, piszcie do mnie. Lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.